Cześć, z tej strony Zwierzyniec Polski. W dzisiejszym odcinku nagram, jak zmieniam królikowi kubetę. Najpierw muszę otwrzeć. Wejdź, Zosko. No wejdź, zejdź. No nie bój się, zejdź. Odpinamy tutaj. Otworzone, wyciągamy, króliczka możemy wyjmujemy na chwileczkę, niech se pogoni, tylko żeby nam nie przeszkadzał. Tu jest jego kocyk, to go najpierw tutaj wytrzepuje. Okej, okay. Okay, jego kuweta. Mam taki worek na śmieci. Okej. Okay. Wolę robić nad tym, żeby później mi się to jakoś nie rozstało. Ja to robię w rękawiczkach, dlatego trochę trudno idzie. To jest jakby łopatka. Chodź. Ale nawalił. Ale ohyda. Jeżeli chcesz mieć królika, to musisz mieć odpowiedzialność. Na razie położymy to tutaj. Dobrze. Uwieszcza mi. Teraz bardzo, bardzo śmierdzi. Może się uśmiecham, ale w głębi duszy to śmierdzi. Okej. Okay. I tak to ja robię. Królik tutaj coś liże, pewnie chce dostać jeść. Za chwilę ci dam, tylko daj mi posprzątać. Zostałeś przecież dzisiaj rano. Dobrze. Wąchaj tego, królik! Idź się pobaw, czy co? Jeżeli na przykład to zauważyliście, że wasze króliki jedzą kupy, to na nich nie krzyczcie, bo w tych kupach to jeszcze są jakieś minerały, które on sobie zjada i tak jakby niezdrowy, czy coś, nie doczytałam do końca, więc nie krzyczcie na niego za bardzo, jak je kupy właśnie. Może i to jest ohydne, ale dla niego to jakby zdrowe, coś takiego. Dobrze. On tutaj właśnie jest ciekawy wszystkiego, ale na razie nie, nie. Dobrze. Ostatnie garść. Ty jeszcze tutaj wszystko. Ej, no co? Nie przeszkadzaj, królicze. Dobrze. Na razie. Teraz jeszcze jego starą karmę też tutaj wsypię. Później mu wymienię. Okej. Na chwilę dam to tutaj. Jeszcze tutaj musimy to zamknąć. Albo go zamknę tutaj w klatce na razie. Żeby nam nie przeszkadzał. Dobrze. Dawno nic nie nagrywałam o króliku, więc pomyślałam, że teraz będzie fajnie. Na samym końcu to będę dawała pozdrowienia. Albo teraz? Dobra, teraz sobie będę dawać pozdrowienia. Chciałabym bardzo pozdrowić świat oczami królika,
tamta dziewczyna chyba jest z Łodzi, nie znam do końca. Też nagrywa o królikach, ciekawostki, więc polecam, żebyście wpadli na jej kanał. Też pozdrawiam naszą koleżankę Weronikę Jasek. Ona też ma kanał na YouTubie, nazywa się Rusałka. Też ma fajne filmy i chcę właśnie ją pozdrowić. Możecie wpaść na jej konto, też fajne. Kogo tam jeszcze? Andrzej Ziemianin, to mój kolega. On też ma filmy na YouTubie, robi o włosach czasami i też o psie swoim. Zobaczycie po prostu do końca. Okej. Chyba już. Dobra, na tym to koniec pozdrowień. To już będzie chyba na tyle. Znaczy nie na tyle, że koniec filmiku. Teraz pójdę umyć kuwetę. Dobrze, jestem już w łazience i teraz zajmiemy się zamyciem właśnie kuwety. I jakby co, to bardzo przepraszam za hałasy, bo właśnie robimy pranie. Dobrze. Daję sobie najsilniejszy strumień. Napełniam, to za chwilę umyję. Okej. Jeszcze tutaj wypłuczę. Wysypujemy. Teraz tutaj są małe odchody, tak jakby. Wysypię tutaj, później posprzątamy. Wysypam to tam, żeby się nic nie zatkało. Okej. Okej. Dobrze. Później to jeszcze będzie trzeba te kubki posprzątać, które teraz tu są. O, dobrze. Tutaj już jest prawie umyte. Dobrze. Teraz biorę nie taki strumień silny. No, taki może. Okej, no, ej, nie tutaj. Okej, jest ciepło. Nie, trochę dam zimną wodę, żeby nie marnować ciepłej. Miejemy. Sama jeszcze, jak widać, umyka, więc daję ją na chodniczek. Teraz jeszcze wezmę to. Tu może zrobię z tego, żeby już nie trzymać, a umyć dokładnie. Dokładnie wszystko umyć. Do mycia nie radzę używać płynu, bo później królik to szuje i nie za bardzo robi kupy. Wszystko przenosimy się na chodniczek. Przenosimy się na chodniczek. Biorę ścierp, chyba to jest taki ręczniczek dla króliczka właśnie. I będziemy wycierać. Dobra. Wycieramy dokładnie, żeby nie było mokrego. Nic. No już jak mówiłam, to bardzo przepraszam za te hałasy, które są w pralce. Bo właśnie jak mówiłam, pierzemy i trochę głośno jest. Okej. Tu chyba tak wytarte. Tu jeszcze. Okej.
prawda? No i jeszcze tu. Trochę ciężko. O! Jest wytrzeć wszystko. Chyba nie musi być. Pozostały mi takie ślady. Spróbuję może później octem. Bo słyszałam, że octem można umyć. Zobaczmy, czy to działa. Okej. Jeszcze to miałam wytrzeć do końca. Tam całe wszystkie dziurki. Dobra. Wszystko już jest wytarte. I zobaczymy się już w kuchni, jak będę mu wymieniać. No. No dobrze, jestem już właśnie w kuchni. Teraz będziemy wymieniać żwirek. Jak zauważyliście, już nie mam rękawiczek, bo już to nie jest za brudna robota. Nasypujemy. Tyle wystarczy, żeby więcej kubek się zmieściło. I bo się później to jak będzie sikał, to się rozpuczy i będzie właśnie mniej sprzątania. Jak jest mniej zwierku, jest mniej sprzątania. Okej, okay. Dajemy to w tym kącie, bo on tam ostatnio siusiał. Robi kubki i siusia. Teraz zajmiemy się napełnieniem. Tego nie trzeba myć, bo jeszcze pachnie. Będziesz sobie czuł. Tu mam takie nasionka. Nasypujemy mu. Nie za dużo, ale też. Dobrze, wystarczy tyle. I to zawsze daję w tym kącie. Tu ma taką, w tej klatce ma taką jakby koszyk z siankiem, ale na razie mu nie daję. Znaczy dam mu sianka, ale jak go dopiero wsadzę tą klatkę, bo ciężko jest ściągnąć. Okej, dajemy tutaj kocyk. Choć on, jak wiadomo, rozkopie to później. W piciu to ma dużo, więc gdzieś tyle. Znaczy ma dużo, więc nie potrzeba mu. Dobrze. Teraz mu założymy. Uważaj, królik. No już się teraz wpuszczę, już. No wyczekaj. Bardzo jest niecierpliwy. Jak się to zakłada, to... Ej, już zostaniesz jeść, zaczekaj. Tutaj dobrze. Teraz go wpuścimy. No chodź. Jak ci się podoba? Myślę, że mu się bardzo podoba, tylko chciał dużo jeść, ale... A jeszcze zapomniałam, tutaj trzeba zapiąć. Żeby, bo on zawsze rozkopuje, gryzie. Więc trzeba ostrożnie. Dobrze. To na tej. Tak, tak. To będzie tutaj. Okej. Dobrze. A jeszcze sianka miałam mu dać. Już bokę. Dobrze. Mam takie sianko. Dobrze. Ojeju, nie pomyślałam o tym, że siano się rozkruszy i ubrudzi trochę klatkę, ale to nic, on przecież i tak rozkopuje. Okej. Dajemy mu zapas sianka. Jeszcze może troszkę. Dobrze, uważaj, żeby ci się do oczu nie spało. Dobrze. To już będzie na tyle na sprzątanie klatki. Jak widać, jest tutaj bardzo dobrze posprzątane, ma picie, co jest najważniejsze, bardzo dużo, czyli gdzieś tutaj.
pełne, ma jedzonko, posprzątaną kuwetę. Czego chcieć więcej? Więc to będzie już na tyle. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. I jeżeli chcecie więcej filmów z naszym kotem Szarkiem, to dawajcie subskrypcję. A jeżeli chcecie więcej filmów z króliczkiem, to dawajcie lajki w górę. No, ciekawe, kto wygra. Pa!